W naszym przekonaniu w ogóle prokuratura i policja powinna się tym zająć z urzędu, bo jeśli tam są politycy wszystkich opcji, ale też również Sojuszu Lewicy Demokratycznej, w których jest wymierzony celownik, nawołuje się część osób, która ogląda tą stronę do jakiejś takiej właśnie niechęci do tych polityków, no to w tym momencie urząd, a przede wszystkim prokuratura, to policja powinna z urzędu, można powiedzieć, wszcząć postępowanie. Sojusz Lewicy Demokratycznej chce tę sprawę wyjaśnić do końca, no i przede wszystkim trzeba ukarać tych, którzy no takie strony budują, za takie strony odpowiadają i no budują taki nastrój współspołeczeństwa, że niektórzy politycy są niegodni tego, aby pełnić funkcji. Dlatego też solidaryzuję się z politykami z Wrocławia tym razem, bo nasz kolega młody z Wrocławia na tej stronie został umieszczony bez jego zgody, no i wymierzony jest celownik na jego twarz. No więc tak nie powinno być w kraju, w Polsce w XXI wieku. Co dzisiaj działo się na zarządzie, bo dzisiaj odbył się zarząd Sojuszu Lewicy Demokratycznej? Można powiedzieć, wielkie przygotowania do konwencji. 10 grudnia odbędzie się konwencja, która wybierze nowego przewodniczącego, ale też dzisiaj rozmawialiśmy o powołaniu zespołu programowego, zespołu statutowego, który by przygotował pewne zmiany statutowe. Ale również zarząd upoważnił klub do tego, aby to klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej, klub poselski, wybrał kandydata na funkcję wicemarszałka. To głosowanie odbędzie się na początku tygodnia, więc to był dobre merytoryczne posiedzenie zarządu, które odbyło się dość szybko, można powiedzieć w ciągu 2 godzin, ale wiele ustaliliśmy, powołaliśmy 2 zespoły, które już zaczynają pracę, a 10 grudnia wybierzemy przewodniczącego.